ogóle. Nie róbcie tego w domu. Good morning everybody. Chciałbym wam powiedzieć, jaki jestem bardzo zły, ale będę się opanowywał. To wiecie co? W tym momencie wybucha mi głowa, nie? I jedzie tylko sam taki korpus teraz tutaj. Ja nie wiem, chłopaki, czy dojedziemy. No kurwa, nie wiem, co mam powiedzieć, ale komend jest już chyba zbyteczny, nie? Tyle wam powiem. Uważajcie, bo wszędzie dookoła czai się jakiś mózg. Ej, zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia. Piątek, piąteczek, piątuję. Hej. Muszę się z wami przywitać, tak? Bo w samochodzie nie było na to czasu. Myśmy spędzili drogę na rozmowach o problemach z samochodem. Mam problem z samochodem. Zaprowadziłem samochód do mechanika i jeździł. I jeździć pewnie będzie. Ale przez to, że trafił na MOT, to wyszło, że ma trochę mankamentów. I wyszło prawdopodobnie, że ktoś, kto używał tego vana wcześniej, wyciął DPF. I weszło w trakcie kontroli, że coś tam było spawane. Nie wiem, czy to po prostu spawane, bo było naprawiane, czy po prostu był wycięty. Także wszystko się okaże, słuchajcie. Czekam na werdykt, za pół godziny mechanik do mnie zadzwoni. My już na robocie. Pan z DPD właśnie odjechał. Chyba wycofał, nie wiem, czy pojechał. Drzwiczki mam pomalowane, tak jak mówiłem, z jednej strony od wewnętrznej. Już wszystko mam pomalowane, znaczy są na dwa kołty. Dzisiaj maluję, z przodu je na dwa kołty. Jeżeli pogoda dopisze, a może dopisze, tam coś takiego słabego jest, ale mam nadzieję, że to się wszystko rozwieje. Zobaczymy. Tam raczej chyba strachu nie ma. Więc najprawdopodobniej te środki też od razu tu na zewnątrz cyknę, bo farba będzie szybciej stygła, nie? Poza tym co? Radek, zdecydowaliśmy, że będzie mi po prostu pomagał, przygotowywał wszystko. Poprzyciera te elementy tu już podocierane. Ta wyspa jest zrobiona. Później zajmie się tą szafką i tak po kolei. A ja będę mógł malować. Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem wam wypowiadamy wojnę. Ha! To był bardzo chory rok, w bardzo chorym kraju. Od wirusa do protesty mamy rząd na haju. Chorzy fanatycy, pomyleni kłamcy. Kiedy atakują, ja nie będę stał i patrzył. My jesteśmy młodzi, my to pokolenie Z. Pokolenie pełne budów, kurwienia i łez. Nie chcemy tu zostać, tutaj w naszym domu. I nie znikać jak z budżetu dziesiątki milionów. Mamy dziadków, co widzieli nazizm i komunizm. Teraz chyba nasza kolej, my spłacimy drugi. Rząd jest tak. Dobra, maluję drugiego kołta. Wszystkie szafki już tam w środku mam pomalowane. Zgubiłem wałek właśnie przed chwilą. Także rzucam drugiego kołta i lecę dalej z szafeczkami. Jaki P. Zanim zrobimy taki już update maksymalny dzisiejszego dnia, to porozmawiamy. Musimy porozmawiać. Dzisiaj dzień jest trochę zakręcony. Postawić wam. Ale tak to czasami jest. Rano pojechałem z samochodem do mechanika. Wczoraj. Ale od dzisiaj już temat tak naprawdę samochodu tylko od rana, bo dużo rzeczy się musiało wydarzyć przy tym samochodzie. Turbo! Super tanzia, turbo! Gdzie wy jesteście? Tutaj? Co? Dzisiaj za dużo się tu nie wydarzyło, oprócz malowania i jeszcze raz malowania. Temat główny, przewodni, to tak naprawdę jest samochód, powiem wam szczerze, bo
Od samego rana ogarnialiśmy temat mojego vana. Ponieważ wczoraj pojechał ten samochód na MOT. Wiedzieliśmy o tym, że ma tam problem z hamulcem, słuchajcie. Ale numer z życia jest taki, że ten koleś, który sprzedał mi vana, może nie wiedział sam o tym. Może. Oczywiście zakładam, bo ja nie chcę wierzyć w to, że ludzie są jakimiś oszustami czy coś, wiecie. Więc nastawiam się pozytywnie do każdego tak naprawdę. No, zmierzając do faktów. Fakty są takie, że nie przeszedł mi van MOT. A nie przeszedł, ponieważ ktoś, super, zajebisty koleś, wyciął cały DPF, nie? Obczaja się? Czyli normalnie zostawi tylko rurę. I teraz zaczęła się cała przygoda, bo samochód nie przeszedł przeglądu. I trzeba było ogarnąć temat. Sprawdzić, jakie są koszta i tak dalej. Nowy DPF, słuchajcie, gdzieś tam jakiś oryginał, to są niesamowicie ciężkie pieniądze. Do tego, jak już wiecie, ten co robił przegląd, zauważył, że tam jest z DPF-em problem, to zaraz znalazł jeszcze jakieś inne mankamenty tajni, małe. Więc ta lista zrobiła się po prostu taka. Ale pamiętacie ten garaż, który już mi raz pomógł tak naprawdę z Mercedesem, tam wymienił alternator? Dobrze mówię? Dobrze. Też chłopaki szybko zareagowali, choć tego właściciela nie było tutaj na miejscu. To jego pracownik Krystian podjechał do nas na miejsce i wiecie, i tam nam pomógł z tym samochodem na momencie. I tym razem też ogólnie okazało się, że trafione w dziesiątkę z tymi chłopakami, bo dobra, zaprowadził go na MUT i nagle się okazało, słuchajcie, że jest problem, ale jak się okazało, że jest problem, to on stanął na wysokości zadania i wszystko ogarnął tak naprawdę. Czyli znalazł jakieś tam części nie za drogie, szczególnie te lampy, czy tam wiecie, no nie wszystko może być użyte, używane, nie? Na przykład hamulce raczej bym nie proponował zakładać używanych. Także zrobiliśmy hamulce, zrobiliśmy ręczny, zrobiliśmy tam inne gadżety, które musiały być tak jak wahacz. Ale DPF też będzie nowy, ogólnie już jest zamówiony. Pierwsza cena DPF-u to była prawie 700 funtów plus VAT. Masakra, nie? Ale udało się znaleźć jakąś tam tańszą alternatywę tego DPF-u. Także też tak naprawdę to jest jego zasługa, bo on siedział przy komputerze i szukał, jak tutaj nie wydać majątku, a zrobić ten samochód. No i super. Cała historia tak naprawdę, czyli chodzi o mechaników, że wiecie, ciężko znaleźć kogoś dobrego, tak szczerze, nie? Ja się borykałem z tym wiele lat i zawsze jak trafiłem, to trafiłem na jakiegoś dziada, który gdzieś tam coś naciągnął albo jeszcze coś zepsuł po drodze. A tutaj chłopacy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i też nie starają się, wiecie, oskubać mnie jako klienta, tylko myśli, jak tutaj nie rozwiązać sprawę, nie? To, co jest do zrobienia i uda się zrobić w jakimś tam, nie wiem, przyzwoity sposób i zaoszczędzić pieniądze, no to jakby ten używa swojej głowy i próbuje znaleźć jakąś alternatywę. To już później klient wybiera, tak jak ja na przykład, czy chce tą oryginalną część, czy nie chce jej, nie? Dla mnie rachunek końcowy na dzień dzisiejszy to jest prawie 900. A gdybym chciał ten DPF oryginalny, ja wiem, że to może nie jest dokładnie ta sama część, ale ogólnie ma swoją robotę zrobić i zrobi, to też nie jest nowy van. To sam DPF by mnie tyle kosztował, nie? Szok. A tu mam wiele innych rzeczy, tutaj klampa z przodu, silniczek, wahacz, wiesz, naprawiony hamulec i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba podziękować chłopakom jeszcze raz. Mówicie, ja robię swoją robotę, tutaj maluję, a ktoś właśnie naprawia mi auto. I o 5 jadę ten samochód odebrać. Nie będzie tam jeszcze wymienionego tego DPF-a, bo tak jak mówiłem, ktoś po prostu wyciął go i zostawił samą rurę, ale już jest zamówiony, zapłacony i przyjedzie gdzieś tam z eBay'a czy skądś. Wtedy się umówimy na po prostu na wymianę, nie?
Ja tutaj kończę tą ławkę, powiem wam szczerze, chciałbym ją do końca dnia jeszcze tylko na raz chociaż strzelić, bo dużo rzeczy jest pomalowana. Tak, ta szafka jest pomalowana, ta szafka jest pomalowana w środku już na zewnątrz. To wszystko jest dwa razy. Tu jest wszystko przygotowane. Mamy te drzwiczki już pomalowane dwa razy z obu stron. Więc za chwilę się będziemy zbierać. Także zaraz Radek będzie mi to wrzucał. Dzisiaj Radek też dużo tutaj pomógł, bo latał dookoła, przycierał, oklejał i tak dalej. Jak tam jacy? W porządku, w porządku. Zobaczcie naszego ogrodnika za moimi plecami zaraz będzie. I on tak co tydzień, słuchajcie, tą trawę kosi, nie? O ja, gdzie jest Jacek? Gdzie on poleciał? O, pozostała Jackowi tylko ta strona, tak naprawdę. To spokojnie do pół dnia i on to ogarnie. Najgorsze elementy te słoneczne ma zrobione. A ty kończymy już. Spalaj, dziadu. Ja tak słucham, co ty gadasz. Spalaj. Obejrzyj YouTube'a. Czy gonisz, czy chwalisz? Wyślę ci linka. Dobra. Także zobaczcie, konserwatorium naprawdę nabiera uroku. I to jest najważniejsze. Liczyliśmy, że skończymy to niby dzisiaj, ale powiem wam szczerze, ja wczoraj Jacka zabrałem trochę do siebie tam, do kuchni i tam się trochę popsuło. A co tu jest tak jasno? Czy ja tu szater mam ustawiony? Halo? A nie, to dobrze jest. Tak? Dobrze jest. Także... Przez to, że Jacek pomagał mi wczoraj tak naprawdę na tej kuchni, no to mamy to jeden dzień będziemy mieli dodatkowy, bo ja też dołożyłem tutaj pracy. Malujemy dodatkowe elementy, których nie mieliśmy wstępnie malować, ale nie da się po prostu tego nie pomalować i zostawić tą robotę. Więc jak już coś robi, to robi dobrze do końca. Może stracę ten jeden dzień, może będę musiał zapłacić Radkowi jeszcze jeden dzień, ale lepiej to zrobić dobrze. Także słuchajcie, my się chyba będziemy już żegnać. Chłopaki już sprzątają. Ja ostatni będę schodził z roboty, tak naprawdę, bo chcę skończyć tą ławkę, pomalować ją na szybkości. I tyle. Pięknie będzie, słuchajcie. Jak może być inaczej? Zobaczymy się w poniedziałek, a przez weekend będę miał może coś nakręcone, bo wiecie co? Idę na festiwal. Victorious Festival, który odbywa się w Portsmouth. Ja idę w sobotę, na cały dzień. Także bawcie się dobrze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w poniedziałek. Cześć! Normalnie, no przyciskiem no jak. A zamkniesz? Nie wiem. Nie zamkniesz. No pokaż. Nie, tylko w jedną stronę ten guzik działa, wiesz o co chodzi. Resztę kontroli. Resztę kontroli mam ja tutaj. Dobrze, ale on się zawsze prosi, żeby mógł otworzyć. Dobra. Teraz już nie będzie prosił. Jakbyś spotkał na przykład Piotra Żyłę, nie? Jacek, to jakie byś zadał mu pierwsze pytanie? Jak się ma? Jak się masz? Ja wiem. Ej, widzieliście Piotra Żyłę? No właśnie. Mamy Piotra Żyłę na stanie. Nie wiem co on kombinuje, miał skakać. A on przyjechał malować. I co teraz? Co zrobić? Piotrek, powiedz, jak to jest? Piotrze, będziesz jeszcze skakał, czy już dałeś sobie spokój nie, z nartami? Co ty oglądasz na tym telefonie? Moją koleżankę. Zakręć. Moja koleżanka. No jak? Ale no czemu ona jest od tyłu i naga? Jako ja pierdolę, zostaw to. Fuck. Takich rzeczy nie można oglądać. Pamiętajcie o tym. A jeżeli już oglądacie, to... To też może koleżanka, tak? Właśnie. Zawsze mówcie, że to koleżanka. A to mojego brata. W pornusach to też twoja koleżanka. Jaka pornus? Jakie czemu ty to, Piotrek, robisz? Możesz poczekać do domu, nie? Nie możesz się tak zachowywać, jak siedzisz w towarzystwie jeszcze razem w tej samej budzie w wannie z chłopakami. Przestań. A gdzie ty jedziesz? Nie wiem właśnie. Lewo! Zagadałem się, czekaj. Lewo! Piotrek. Tu pokazuje mi, że nie mam, nie, że nie wiadomo. W lewo! Patrz, to jest ścianę, w której się widzisz. Jesteś pewny? No. Ale w lewo nie ma Tesco. Dobra, jedziemy w lewo. A zapomniałem, że ty jeszcze polecasz, że jeszcze na pojedzenie. Nie no, teraz już skręciłem w lewo. Gdzie jest tak pięknie? Norwegia. Tu, w tą stronę to nie ma tych takich zakamarków, nie ma tych wąskich dróg, bo tych murów, takich góra nie zakręcają. Ale są te mostki takie. Ale te mostki to nie ma takie. Dobrze. Jakbyście mieli pytania do Piotra Żyły. Zapraszam. Piotrze Żyła. Piotrze... Ale to pan ludzie się pytać, nie ty. No no tak. Q&A. Każdy piątek tak, właśnie. Po robocie. Słuchaj,
przygotujcie pytania, później rzucimy lawinę pytań w kierunku Piotra. A czy sobie poradzi tak dobrze jak z nartami? Nie wiemy. Trzymajcie się, cześć. Ej, bo ja się z wami rozstać nie mogę, a prawda jest taka, że to trzeba nagrać. Jeszcze przygotuję sobie aparat. Mamy całe stado jeleni tutaj. Całe stado. Trzeba po cichu wyjść, żeby tego nie spłoszyć. Ale numer, Jacek, żeś to wypatrzył, nie? Uważajcie, bo tu samochód jedzie. Powoli. Zobaczcie, tam, na łące, jak ja tu przejdę. Ja pierdziu. Ktoś to w ogóle widzi? Tam za tymi krzakami. Jak tu się przedostać? Może się jakoś da. Poczekaj, Jacek, bo to... Jacek, nie mamy broni, jak my to upolujemy? W ogóle nie, nigdy nie róbcie takiego postoju, nie? Na drodze. Dasz radę to jakoś uchwycić? Nie. O, ale sobie. Okay. Czekaj, może znajdę jakieś miejsce, żeby przejść. Nie chciałbym ich spłoszyć. Sarna. Ale sarn. Ale naprawdę tego jest sporo, słuchajcie. Czekajcie, spróbuję podejść bliżej. Może zdążą wszystkie do jeden. Zobaczcie. Przód. Zobaczcie, ile tego jest. Instagrama to wrzucić. Szok, nie? Nie wiem, czy wy to widzicie. Jak ja teraz podejrę, to one na pewno nie czekną. O, zobaczcie. Widzicie, jak uciekają? Ja pierdziele, chłopie, tu są setki tego. Ja nie wiem, co to właśnie jest. Ale to jest teren zamknięty, Jacek, bo właśnie tu jest ta siatka i tam też jest po lewej stronie siatka. To jakby właśnie taki... Hodowla. Hodowla? Może jakiś... Bawaj. Może jakiś ten, chroniony, wiesz? Bardziej chroniony niż zwykle. Dobra. Ale jaja te... Takie rzeczy w piątek? Nie no, już kończymy teraz. Ogrodzone dookoła właśnie.